Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Ja mam czarne podniebienie, jestem Kaszubą z Lezenakowej Herowa i tam w Toruniu już 13 lat w uniwersytecie. Byłem 3 lata wikarym, potem studia na Kulu, doktorat i potem latanie po Polsce, jeżdżenie z kapeluszem. Żebractwo na Katolicki Uniwersytet Lubelski. To był mój fach. I moja męska duma była do schowania w kieszeń, bo to nie jest najprzyjemniejsza funkcja, jaką człowiek może pełnić. Latałem też jako delegat rektora KUL-u do Kanady i Stanów Zjednoczonych, do Polonii przez 7 lat. Pół roku mniej więcej tam latałem, wracałem, pisałem sobie habilitację, dojeżdżałem na wykłady z Lublina do Oliwy i w 2000 zostałem proboszczem w Pucku, raczej za pokutę, bo byłem po habilitacji świeżo i myślałem, że zostanę profesorem na KUL-u. A arcybiskup Gocłowski no jakoś widział to inaczej. Potem 5,5 roku byłem w Pucku, remonty, budowy, trochę normalnego funkcjonowania i potem wybrali mnie dziekanem wydziału w Toruniu, więc, bo tam dojeżdżałem z wykładami. I dzięki temu, że my z księdzem Krzysztofem się znamy, ale dlaczego zacząłem od tego, że jestem Kaszubą? Bo w Toruniu oni nie mają o tym pojęcia. W Gdańsku też nie mieli, ale dzięki wam, bracia, mają. Religia jest sprawą męską. Na Śląsku i na Kaszubach, kiedy był Kulturkampf, kiedy Bismarck, Niemcy, księża nie otrzymywali pozwoleń na bycie proboszczem czy wikarym. Było bardzo wielu księży pozbawionych możliwości, oni to nazywali wykonywania zawodu. Potem komuniści w Czechosłowacji to samo robili na Węgrzech i gdzie indziej. Ksiądz podpadł, już nie mógł funkcjonować. Wiele parafii było pozbawionych księdza. Na Pomorzu, w Wielkopolsce i na Śląsku. Co ludzie robili? Szła pielgrzymka do piekar śląskich. Kto ją prowadził? Zero księży. Chłopy, pierwszy śpiwok, śpiewniki, zatrzymanie, postój. Kto wygłaszał konferencję? Mężczyzna, świecki. Kto prowadził wszystkie pacierze, wszystkie adoracje po drodze, wszystkie litanie, wszystkie różańce, wszystkie mężczyźni. Na Kaszubach ta sama historia. Religia była jeszcze kilkadziesiąt lat temu, jeszcze 20, 30, 40, jak ja byłem młodzieńcem, sprawą męską. Potem stało się z naszą pobożnością coś głupiego i teraz uchodzi to za sprawę babską, przepraszam wszystkie panie. To jest chore. Skoro to jest sprawa zbawienia albo potępienia, to zajmuje się tym głowa rodziny. Ja jutro po zajęciach w Oliwie pojadę do Luzina, jeszcze tata i mama żyją, ma iść doma po kasiapsku godome. U mojego taty różaniec w październiku w domu, cząstka różańca, babcia nie prowadziła. Dziadek. Śpiew pieśni adwentowych przy lampie naftowej, wielkopostnych, nabożeństwo przy krzyżu, który tam stoi niedaleko na tych pustkach. Kto prowadził? Mój dziadek, zamordowany przez Niemców w 1944, a drugi stryjek rozstrzelany gdzieś tu w Gdańsku na Gestapo. Bez śladu, nie ma w papierach. Miał 21 lat wtedy. Młodszy stryjek, czyli od mojego taty starszy, Stutthof, potem kamieniołomy jeszcze w Niemczech. Jeszcze żyje w Kanadzie, ma 94 lata i mój tata, którego nie wzięli, bo był za mały, miał 14 lat. Dlatego ja tu jestem.
Męska pobożność, świadomość odpowiedzialności za wiarę w rodzinie, w parafii, w środowisku. Jestem ogromnie zaszczycony, że mogę małą cegiełkę tutaj od siebie dołożyć. Przywiozłem ze sobą kapitalną książkę napisaną praktycznie dla wszystkich, ale bardzo konkretnie o spowiedzi. Książeczka ojca profesora Jacka Salija z Warszawy, dominikanina. Wielu powinno znać go z jego książek, publikacji. To można będzie nabyć od razu gdzieś tam po 2,50. I kilka książek napisanych kiedyś przed laty. Był taki świecki pan redaktor, który pisał bardzo poczytne książki, Tadeusz Żychiewicz. Jedna z jego książek, których nie ma teraz na rynku. Kapitalny, najlepszy wykład credo, jaki, czyli składu apostolskiego, jaki znalazłem. Ja w swoich starych szpargałach tam w Toruniu odszukałem chyba, nie wiem, 8 czy 9 czy 10 egzemplarzy, więc też można będzie, kto chce, bardzo konkretnie wszystkie artykuły wiary. Ja chciałem, ponieważ ksiądz Krzysztof, wasz opiekun, kapelan i ojciec założyciel w jakimś sensie, prosił o to, żeby o wyznaniu wiary, o wierze w ogóle, o tym, jak się kształtowało wyznanie wiary Kościoła. Zacznę od tego, że żeby była wspólnota, coś, musi być coś wspólnego dla grupy ludzi. A więc poglądy, cele, zainteresowania muszą być wspólne. Na przykład partia może być taką wspólnotą. Naród, który jest wspólnotą naturalną, i rodzina, dwie wspólnoty są naturalne na świecie. Rodzina jest wspólnotą naturalną wcześniejszą od państwa, wcześniejszą od prawa i poniekąd ważniejszą, fundamentalną. Żeby była prawdziwa wspólnota narodowa, to trzeba się odwoływać do tego, co wspólne. Terytorium, język, historia, dzieje, obyczaje, pewne cechy narodowe. Rodzina, ród, klan, plemię, lud, naród. Kościół jest wspólnotą, której to fundamentem jest wiara, nadzieja i miłość. Miłość jest najbardziej uniwersalna. Nie trzeba mieć wspólnych zainteresowań, ani poglądów, ani rasy, ani nawet religii, żeby praktykować miłość. Na przykład caritas, miłość praktyczna okazana na przykład jakiejś rodzinie uciekinierów z Bangladeszu. Nic nas nie łączy. Wszystko nas różni. Natura ludzka. Ale miłość jest bardziej uniwersalna. Gdy brak miłości, to wiara i nadzieja nie mają oparcia i wspólnota zanika. Kościół nie próżno mówi o jedności wiary i nadziei. Czego się spodziewasz? Na co czekasz? Odpowiedź: na odkupienie, na niebo. Tego się spodziewam. Pełni życia. W co? Kogo wierzysz? Ktoś powie w Boga, ktoś inny powie, że wierzy w człowieka, ktoś inny, że w naukę. W postęp ktoś wierzy, sporo jest takich, w jakąś filozofię. Można wierzyć, że Jezus to jest tylko piękny, wspaniały człowiek. Wielki prorok. Godny naśladowania, bo oddał życie za swoje ideały. Tak pisał o nim polski filozof Leszek Kołakowski. Z ogromnym podziwem. Nie wiemy, czy przekroczył te granice od podziwu dla Jezusa i jego nauki, i jego postawy moralnej do wiary, bo wiara jest czymś więcej. Ale my wierzymy, że Jezus to prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, nie tylko syn Maryi i Józefa i jakiś wielki nauczyciel z Izraela. Zmartwychwstanie można wierzyć symbolicznie. I gdybyście sięgnęli, bracia, do
podręczników do teologicznych dzieł o zmartwychwstaniu, to byście napotkali takie teorie. To jest po prostu duchowe zmartwychwstanie. Nie, Kościół wierzy w realne. Żeby iść do Boga drogą prawdziwą, to musimy iść tak, jak Bóg objawił. Nie po swojemu. I dlatego trzeba... Eucharystia. Dla chrześcijan odłączonych, dla większości protestantów, baptystów, to jest symbol obecności Chrystusa. To nie jest realna obecność. Dla nas jest tak realna, jak nic na tym świecie. Nie mogę tego udowodnić empirycznie. Ja to wiem przez wiarę. I dlatego zaraz będę mówił o tym, co to jest wiara. Najkrócej, najprościej, jak ja nie umiem całkiem prosto, ale tak jak od 5 lat nagrywam w telewizji Trwam te katechezy Mocni w Wierze. One tam w piątek są puszczane. Ja ich nie oglądam, bo nie mam telewizora. Nie mam kiedy kupić ani oglądać tym bardziej. Tylko radia słucham. Jedynki albo jak jadę tutaj, to gdzieś jak trochę dalej, no to wtedy słucham tego 24, czasem Maria, żeby się pomodlić z nimi. Na YouTubie są. I mój, podobno. I, ale też nie mam czasu, żeby tam zaglądać. Zresztą nie lubię się na siebie za bardzo patrzeć. Nie, bo się człowiek starzeje, marszczy i nie jest już taki atrakcyjny jak przed laty. Do czego zmierzam? Jak pierwsze nagrałem 5 lat temu, pierwsze tam nagraliśmy z jeszcze jednym księdzem audycję. Pytam, kolega taki, ksiądz profesor Werbiński, moralista, mówi, wiesz co, Jasiu, ja cię oglądam, ale jak oni cię zaczynają puszczać, to ja się odsuwam od telewizora. Czemu? Bo ty tak tymi okularami machasz, że oczy możesz mi wybić. Co to jest wiara? To jest fides qua po łacinie. To jest akt zawierzenia, zaufania. Więcej, powierzenia się komuś. Żonaty mężczyzna przychodzi z pracy, powiedzmy, jest 18 i jakaś tam zupa i jakieś drugie danie, żona obiad mu podaje. On nie dzwoni do sanepidu, żeby sprawdzili, co jest w tym talerzu, co jest w tej zupie. Do laboratorium tego schabowego czy klopsa nie zawozi do analizy. On je w ciemno. Czemu? Bo on jej ufa. On jej wierzy. Nasze normalne życie jest oparte na podstawowym akcie zawierzenia. Ja nie wiedziałem, gdzie jest Chełm. Ja do tej pory nie wiem, gdzie ja jestem. Ksiądz Krzysztof mówi, ksiądz pojedzie, tak i tak 3 razy zbądziłem, 5 godziny jeździłem tutaj po wsi, ale, no wytłumaczył mi, ale weź tłumacz tam w lewo, w prawo, jakieś światła gdzieś trzeba zjechać, coś tam, jakieś tory, nic nie wiem, nic nie pamiętam, mam nadzieję, że się stąd wydostanę. Ale to, że tu jest ta parafia, to ja na wiarę, że on tu pracuje, że jest jakiś kościół, że jest jakaś wspólnota, ja was nigdy nie widziałem. Zawierzyć komuś, powierzyć się komuś. I jest drugi aspekt tego słowa wiara, po łacinie fides quae. Wiara tamta, którą wierzę, czyli mój akt zaufania, zawierzenia, aż do całkowitego powierzenia się jemu, mojemu Bogu. I druga to jest ta fides quae, treść wiary. Dlaczego wierzę? W co wierzę? Jak wierzę? Jakie mam argumenty? Jakie mam racje? Jakie mam dowody? Prawdy wiary i tajemnice wiary, bo to jest lepiej powiedzieć, można mówić prawdy wiary, ale lepiej powiedzieć tajemnice wiary. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ja wierzę, że Bóg stał się człowiekiem, my śpiewamy li, 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 laj, śliczne dzieciąteczko. Ja nic nie rozumiem, jak Bóg może być człowiekiem. Ja nie wiem, jak to jest.
To się nie da rozłożyć na czynniki pierwsze. Ja tylko wiem, że to jest prawda, bo Bóg to objawił. Bo Chrystus nie tylko został zabity, wielu z nas może być zabitych, wszyscy umrzemy i umieramy. Jeden z martwych wstał. I mamy na to bardzo konkretne argumenty, dowody, wręcz świadectwa, że tak powiem, świadków, i to bardzo licznych. Akt wiary. Spotykamy ludzi, którzy nie mają wiary. Czasem wieczorem, rzadko, zdarza mi się, że mi ciemno. Że ja starszy już, no bo 60 to już nie jest młodzieniaszek. Mówię sobie i gdzieś tak wątpienie. Wy to znacie lepiej ode mnie. Każdy myślący człowiek ma takie chwile, kiedy przychodzi do niego pytanie, czy to jest prawda. Nieraz latami ludzie się męczą z niewiarą. Także święci. Wiara jest łaską. Ale akt wiary z mojej strony to jest przede wszystkim odpowiedź Bogu, który się objawia, który do mnie mówi, który mi się przedstawia, który się odsłania przede mną. Jaki jest ten mój akt wiary Jemu? Bo tu się wszystko rozstrzyga. Nie w wiedzy, nie w studiach teologicznych. To jest bardzo potrzebne. To jest piękne, ale to nie rozstrzyga. Małe dziecko zaczyna, budzi się w nim akt wiary, bo widzi tatę, który klęka przed kim, kto jest większy od niego. Wiara to wolna i rozumna odpowiedź człowieka na Boga, który się objawia. Żeby akt wiary się pojawił w moim umyśle, bo to jest rozumny akt, ludzki, nie wolno wierzyć ślepo. To znaczy można, ale prawdziwie ludzka wiara chce znać rację wiarygodności, a więc argumenty. Zanim człowiek uwierzy, ten mały człowiek, którym ja byłem, kiedy miałem lat 5 czy 6, modliłem się, nie pamiętam, jak to jest, ten początek wiary. Nie mam pojęcia, kiedy ona się pojawiła, ale zawsze temu towarzyszy uprzedzająca Boża łaska, czyli światło wiary, lumen fidei. Później, kiedy człowiek w tej drodze wiary rośnie, czyli w tym zawierzeniu Chrystusowi, ale także w poznawaniu prawd, racji, artykułów wiary i tajemnic wiary. On ma wzrastać przez własny wysiłek. Wtedy się pojawia posłuszeństwo wiary. Jest trochę rzeczy, których ja nie rozumiem w naszej świętej wierze. Jest ich bardzo wiele, których nie rozumiem, nie pojmuję. Posłuszeństwo wiary. Wierzę nie dlatego, że wszystko wiem i wszystko jestem w stanie doskonale wytłumaczyć i wszystko mi się zgadza, tylko wierzę dlatego, że On objawił. Wiara jest aktem, święty Tomasz z Akwinu ładnie to pisze, geniusz średniowiecza, które było bardzo światłe w porównaniu z naszymi czasami. Wiara jest aktem rozumu przekonanego o prawdzie Bożej z nakazu woli poruszonej łaską przez Boga. I wyznania wiary, my znamy w zasadzie dwa, to pacierzowe skład apostolski, kredo apostolskie i to mszalne, uroczyste, które powinniśmy nazywać konstantynopolitańskim, a nie nicejsko-konstantynopolitańskim. Ja sobie skopiowałem trochę z Brewiarium Fidei, czyli taka gruba księga, w której są przetłumaczone na polski w
Wszystkie od początku Kościoła najstarsze dokumenty, wypowiedzi soborów, papieży, dogmaty, określenia, deklaracje jasno określające naszą wiarę. To jest taka mniej więcej księga, 800 pewnie stron. I ja sobie skopiowałem pierwszych kilkaset lat, kiedy się kształtują wyznania wiary Kościoła. Najstarszy jest list apostołów w wersji etiopskiej. Tak, to wyznanie powstało w Azji Mniejszej, czyli w dzisiejszej Turcji, gdzieś troszkę Syrii, troszkę pewnie Irak, tam Azja Mniejsza łapie między rokiem 160 a 170. Ten fragment, to krótkie wyznanie, jedno z najkrótszych, znaleziono właśnie w takim kodeksie apokryficznym Testamentum Domini Nostri Jezu Christi. Ono brzmi tak, to najstarsze w wersji etiopskiej, w języku etiopskim, bo chrześcijaństwo zawędrowało na południe bardzo wcześnie. W Ojca, Władcę nad wszystkim i w Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, i w Ducha Świętego Parakleta, i w Kościół Święty, i w odpuszczenie grzechów. To jest formuła, która tam została odnaleziona. Ona pochodzi gdzieś z połowy II wieku. Potem konstytucja Kościoła egipskiego. To jest kolebka chrześcijaństwa. Chociaż teraz islam od VII wieku. To credo z około 500 roku powstało na początku III wieku, bo zostało przepisane i jest wcześniejsze troszkę niż wersja koptyjska, etiopska, arabska na początku III wieku. To jest autorstwa świętego Hipolita Rzymskiego. To jest właściwie koniec II wieku. I ono brzmi tak w wersji koptyjskiej. Wierzę w jednego prawdziwego Boga, Ojca Wszechmogącego i w Jego Syna, jedynego Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Odkupiciela, i w Jego Ducha Świętego, który wszystko ożywia, w Trójce współistotną, jedno bóstwo, jedną moc, jedno panowanie, jedną wiarę, jeden chrzest, w świętym, katolickim i apostolskim Kościele, w życie wieczne. Amen. Zwróćcie uwagę, panowie, że tu się nie wierzy w Kościół, nie mówi się wierzy w Kościół, święty, apostolski i tak dalej. Tutaj jest, że wierzę w te wszystkie prawdy, generalnie chodzi o Trójcę Świętą i o dzieło odkupienia, o naturę boską Chrystusa, o współistotność trzech osób boskich, ale na końcu jest w świętym, katolickim i apostolskim Kościele, w życie wieczne. Amen. Wiara potrzebuje wspólnoty. Wiara potrzebuje Kościoła. Ja sam nie wierzę. Wszystkie prawie stare wyznania wiary zaczynają się od słowa wierzymy, bo my jesteśmy wspólnotą wiary. Nie wierzę sobie sam. Nie wymyśliłem sobie sam. Nie wynalazłem sobie sam. Nie skonstruowałem sobie Pana Boga sam. Nie wywnioskowałem tego z Ewangelii sam, jakby chcieli protestanci nasi bracia. Nie! Kościół! Pamiętam, jak byłem dziekanem dwie kadencje, to były tak zwane rozmowy kwalifikacyjne. Kiedyś były egzaminy wstępne na studia, a teraz tam ileś lat temu wprowadzono rozmowę kwalifikacyjną i myśmy kandydatów na studia i do seminariów w Pelplinie, w Toruniu i we Włocławku, no przez tę rozmowę kwalifikacyjną przepuszczali, czy on się nadaje w ogóle, czy jakieś ma pojęcie o tej wierze katolickiej. Wyobraźcie sobie, panowie, wchodzi jeden pod krawatem, młodzieńcy, tam 19-20, czasem się trafił trochę później, koło 30, ale rzadko, kandydat. Losował dwa pytania z katechizmu, bo katechizm Kościoła był materią tej rozmowy, tego egzaminu. Myślałem, że się wścieknę. Wylosował jeden ananas. Może już jest księdzem, pewnie tak. Wylosował
Jedno pytanie wylosował, drugie, no i się przygotowuje. Za chwilę my we trójkę siedzimy. No i proszę pana, co pan na to pierwsze pytanie? Moim zdaniem, ja tam się zęby ścisnąłem, sobie zastrzelę, ale wytrzymałem. Drugie pytanie, następny, nie? Tam zaliczył, ok, punktów tam dość dużo, następny. Mi się wydaje, tak zaczyna odpowiedź, wtedy już nie wytrzymałem. Panie, mówię, my tu nie pytamy, co się panu wydaje. My tu nie pytamy, jaka jest pana opinia. My pytamy, czego uczy Kościół katolicki. Rozumiesz pan? I potem, jak któryś tam się znowu, mi się wydaje, moim zdaniem, schowaj se pan swoje zdanie, ja do niego, bezczelnie, jako przewodniczący komisji. No mają bzika na punkcie ja. Ty wynalazłeś Chrystusa. Tyś wynalazł Kościół i wszystkie artykuły wiary. To sobie idź i wynajduj dalej. Tu jest Chrystusowy Kościół. Tu jest wspólnota. Tu jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Tak przy chrzcie. I teraz problem, który Kościół ma w Polsce też, to jest właśnie to ja. My mamy pełno ochrzczonych, bierzmowanych, oni nie za bardzo wiedzą po co, którzy sobie układają, wymyślają chrześcijaństwo majsterko. To się nazywa religia majsterkowicza. On po prostu sobie powybiera, co mu pasuje, czy ona, i on mówi, że on jest chrześcijaninem, że jest katolikiem. Nic podobnego. Wiara twojego Kościoła, który strzeże, który broni przed błędem, który objaśnia. Dlatego my sięgamy do tych najstarszych wyznań, żeby zobaczyć, jak to się kształtowało. W wersji etiopskiej to samo. Koniec II wieku, przypomnę. Cztery pokolenia, pięć po Chrystusie. Wierzę w jednego Boga Ojca, Władcę nad wszystkim, w jednego Syna Pana Jezusa Chrystusa i w Ducha Świętego i zmartwychwstanie ciała. I tu już się pojawia w tej wersji etiopskiej i w jeden święty katolicki Kościół. Tu już jest inaczej. Hipolit Rzymski, od którego to zostało prawdopodobnie zaczerpnięte, on zapisał bardzo wiele formuł pod koniec II wieku, także liturgiczne, nasze obrzędy święceń na przykład, nasz obrzęd chrztu, nasz obrzęd bierzmowania jest od świętego Hipolita. Wiele tekstów mszy świętych, które my mamy w kanonie, to jest święty Hipolit. To jest koniec II wieku. Skąd Hipolit miał teksty mszy świętej? Bardzo ciekawa historia, trzeba by zaprosić kogoś, kto jest liturgistą. Mnisi ze wschodu, to jest początek III wieku, Syria dzisiejsza, tam gdzie te straszne rzeczy od tylu lat się dzieją. To jest kolebka chrześcijaństwa. Irak, ten północny, Kurdystan, tam blisko Syrii. To jest kolebka chrześcijaństwa. Tam klasztory najpierw były męskie, potem dopiero żeńskie. W IV wieku się pojawiają. Mnisi, ich liturgia po aramejsku, nie po grecku, nie po łacinie, po aramejsku, w języku domowym, Heimsprache Jezusa Chrystusa. Pan Jezus w domu mówił po kaszubsku. Tak, mówił dialektem domowym. A język literacki był hebrajski. Oni po hebrajsku nie mówili. On miał język domowy, Heimsprache, po niemiecku to się mówi. To jest bardzo ważne. W tym języku aramejskim ta liturgia była. Stamtąd ona się dostała do Egiptu, do kościoła, który kwitł, rozwijał się w Egipcie dzisiejszym. Tam on został przełożony na grecki. I stamtąd ta liturgia mszy świętej, kanon między innymi druga modlitwa eucharystyczna. Do Rzymu, no bo tam była, to było Imperium Rzymskie, statki pływały i w Rzymie. I w Rzymie przerobili to na łacińskie.
Tak w każdym razie badacze liturgii tych form poszczególnych części mszy świętej, kapitalna lektura. Jak byłem chory kiedyś na zapalenie płuc, to przeczytałem taką całą monografię francuskiego liturgisty, historyka. Teraz to już jest po polsku chyba od 6 czy 7 lat. Louis Boyer, taka książka właśnie o mszy świętej, jak ona się kształtowała. Fascynująca historia, ale nie o tym dzisiaj, to na następny raz. Hipolit Rzymski, koniec II wieku i jego, że to jest ta najstarsza spisana wersja apostolskiego wyznania wiary. On napisał w 215 lub 217 roku po narodzeniu Chrystusa swoje główne dzieło Traditio Apostolica. Tekst grecki, w którym on pisał, się nie zachował, tylko łacińskie tłumaczenia, ale także na te języki, o których tutaj mówiliśmy, etiopski, koptyjski. I to wyznanie jest bardzo podobne do tego, które my znamy. Mianowicie jest pytanie, czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego? I drugie, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który narodził się z Ducha Świętego, z Maryi Dziewicy, ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem, umarł i został pogrzebany, trzeciego dnia żywy, powstał z umarłych, wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, przyjdzie sądzić żywych i umarłych? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół, zmartwychwstanie ciała? To jest ten z przełomu II-III wiek, Hipolit Rzymski. Potem mamy kodeks Laudianus z przełomu VI-VII wieku, zachowany tekst z tego czasu, gdzie znowu mamy tą rzymską, to co my nazywamy skład apostolski, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego. Dokładnie nasz tekst, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i koniec. Nie ma, żywot wieczny, amen. W tej wersji. Ale już jest dokładnie to, co my recytujemy w ramach. Potem jest wcześniejszy, ale późniejszy odnaleziony oryginał, że tak powiem kopia, Explanatio Symboli, czyli wykład symbolu wiary, czyli credo świętego Ambrożego z Mediolanu, który zmarł w 397 roku. I tu jest znowu bardzo bliskie, ale nie ma żywot wieczny, tylko jest, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, naszego Pana, który dokładnie to, co nasze, co katechizmowe, co pacierzowe. Święty Augustyn, kazanie 213, on żył na przełomie IV i V wieku w Afryce Północnej, tam język łaciński dominował, wielki ojciec Kościoła i on w swoich homiliach przytacza mediolańską formę credo, czyli tą od Ambrożego. I tu jest dokładnie to samo, znowu na końcu tego credo nie mamy, żywot wieczny, amen. Nicetas, prawdopodobnie biskup Remezianum, zmarły po 414 roku, bardzo ciekawe i bardzo konkretne. I tutaj już pojawia się życie wieczne. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana Narodzonego. I tu już jest zmartwychwstanie ciała i życie wieczne. A więc w różnych wersjach, różne kościoły, czyli różne diecezje, różne tradycje liturgiczne miały ten tekst, o którym my tutaj dzisiaj mówimy. I w innej troszeczkę wersji, która obowiązywała w diecezji biskupa świętego Augustyna z Hipony, zaczyna się, wierzymy w Boga Ojca Wszechmogącego. A kończy się, wierzymy i w Ducha Świętego, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała, życie wieczne przez święty Kościół katolicki. Bo Kościół nie jest wprost przedmiotem naszej wiary. Kościół jest miejscem, gdzie my wiarę poznajemy, gdzie my w wierze rośniemy i gdzie my otrzymujemy przez wiarę wieczne Boże życie. Ildefons z Toledo, to dzisiejsza Hiszpania,
VII wiek, wierzę w Boga Ojca i znowu jest bardzo ta sama. Potem mamy antyfonał z Bangor w Irlandii z VII wieku, to jest w Ulsterze, klasztorne, VII wiek. Znowu jest wierzę, a nie wierzymy, nasze credo krótkie i na samym końcu jest ostatnie zdanie, to wszystko jest moją wiarą w Boga. Tak mówi ten, który wyznaje. Czy to była formuła chrztu, nie wiemy. Ale w sakramentarzu gelazjańskim z VI wieku od imienia papieża, Gelazy I, miał na imię, jest formuła chrztu. I są pytania trzy, bardzo bliskie tego, co my mamy dzisiaj. Mniej więcej 1500 lat później my to mamy. Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Pyta się kandydata do chrztu. Czy wierzysz i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego naszego Pana, narodzonego i umęczonego? Czy wierzysz, trzecie pytanie, i w Ducha Świętego, Święty Kościół Katolicki, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała, w życie wieczne? I mamy tych Eusebiusz z Cezarei, historyk Kościoła, jest historia Kościoła, można sobie kupić Eusebiusza z Cezarei. On pisał historię, IV wiek. On był uczestnikiem soboru, tego wielkiego pierwszego soboru w 325 roku w Nicei, gdzie Kościół, biskupi tam zebrani, sformułowani wyznanie wiary. Cyryl Jerozolimski, katechezy. Oczywiście on jest dużo wcześniej, ale to jest IV wiek. Tutaj jest wierzymy. Epifaniusz z Salaminy, IV wiek. Zaczyna się wierzymy w jednego Boga, Ojca. I tutaj już bardzo długie, rozbudowane, które pokazuje, nie tylko mówi, że o, na przykład ja przeczytam to, co się odnosi do Jezusa Chrystusa w tym Epifaniusza z Salaminy. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Boga, zrodzonego z Ojca przed wszystkimi wiekami, to znaczy z istoty Ojca, światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, niestworzonego, współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało, co jest w niebie i co jest na ziemi. Dalej jest o Chrystusie ten artykuł rozwinięty. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i stał się ciałem z Ducha Świętego i z Maryi Dziewicy. Stał się człowiekiem, dla nas został ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem, umęczony i pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia według Pisma. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, przyjdzie znowu w chwale sądzić żywych i umarłych, Jego Królestwo nie będzie miało końca. Wszystko brzmi bardzo podobnie. Ale to jeszcze nie jest ta formuła, bo ta, którą my znamy, ta uroczysta, ta mszalna, to credo długie, konstantynopolitańskie, które albo śpiewamy, albo recytujemy. Dla dzieci pierwszokomunijnych to jest katorga. To jest nieludzkie, żeby się tego uczyć na pamięć. Coraz częściej zdarzają się rodzice, którzy protestują przeciwko nauczaniu czegokolwiek na pamięć. Ich dzieci mają w coś wierzyć, jakaś siła jest, jakaś energia jest, co się Bogiem nazywa. Ale nic konkretnego. To głupota do potęgi. To Roman Brandstetter pisze, znamy. Może niektórzy też kojarzą gdzieś tam. Polski katolicki Żyd, który cudem przeżył II wojnę światową i potem jako prawy katolik i miłośnik Pisma Świętego opowiada w jednej ze swoich książek, we wstępie chyba, nie pamiętam jak to się nazywa, Romana Brandstettera, ta książka o Biblii, Biblia Ojczyzno Moja, czy coś takiego chyba to jest, taki tytuł. On opowiada, że jako chłopiec, mając tam chyba 6 lat, był posyłany przez rodziców do synagogi, do szkoły synagogalnej w Polsce, nie pamiętam, czy w Warszawie, czy gdzie indziej. I kazano mu się uczyć na pamięć całych wersetów, całych fragmentów, oczywiście Starego Testamentu, no bo to jest Biblia żydowska. Całe rozdziały
księgi Genezis, jakiś tam proroka Izajasza, Jeremiasza, na pamięć, na blachę. On oczywiście protestował, bo są ciekawsze zajęcia dla chłopca w tym wieku niż wykuwanie na pamięć i potem jeszcze w domu sprawdzanie przez rodziców, przez ojca zwłaszcza, bo w żydowskiej religii ojciec odpowiada za zbawienie i potępienie za wiarę dzieci i wnuków. I nie ma większego przekleństwa dla ojca jak niewierzący syn. I wtedy ojciec, jego tata, tego Romana Brandstettera, mówi mu, on się pytał, protestował, płakał i chciał na podwórko, chciał w piłkę, chciał tam coś. Dlaczego ja się muszę tak męczyć? Przecież to nic nie daje, to jest niepotrzebne. Ojciec mu tak powiedział, synku, najpierw musisz zapamiętać, nawet jeśli nic nie rozumiesz. A potem przyjdzie czas, kiedy zaczniesz rozumieć to, co pamiętasz. A potem przyjdzie taki czas, kiedy to, co pamiętasz i zaczynasz rozumieć, będzie częścią ciebie samego. Kiedy ty Słowo Boga będziesz rozważał, rozmyślał i nim żył. Jeśli nie zapamiętasz i nie nauczysz się na pamięć, to nigdy nie będziesz żył słowem, które wypowiedział Bóg. To mi się przypomniało w tej sytuacji, kiedy rodzice protestują, żeby księża i katecheci przed pierwszą komunią nie zamęczali ich dzieci, nie torturowali jakimś uczeniem na pamięć. Potem jest wielkie wyznanie wiary Kościoła armeńskiego. Warto pamiętać, że pierwszym państwem na świecie, które przez swojego króla przyjęło chrześcijaństwo jako religię państwa, była Armenia. Rok 300. Władca Armenii wzięli do niewoli jakiegoś chrześcijanina, wojsko armeńskie. Ale był uczony, nie w ciemię bity. Znał pisma na pamięć i Ewangelię. Miał gadanego. Pewnie nauczył się ich języka i na dworze pełnił tam jakieś funkcje. I on ten dwór królewski przekonał, że tylko Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem. I wtedy król wysłał poselstwo do Rzymu, żeby mu przysłali tych, którzy mu naród ochrzczą. To jest najstarszy kościół narodowy. Potwornie, jak panowie wiecie, doświadczony między innymi przez Turcję. Większość narodu właściwie została wymordowana na początku XX wieku. Ciągle jesteśmy w domu. Nie mówimy tego tak sobie. Ciągle jesteśmy w domu. Ten świat taki jest. I nasze wyznanie to jest Kościół armeński. Ja nie wiem, gdzie ja jestem, ja już powinienem kończyć. Ja chcę jeszcze dojść Constitutiones Apostolorum 380 rok. Znowu przeróbka, poszerzenie tego Hipolita rzymskiego, od którego właściwie wszystko. I kanon Hipolita, czyli egipska wersja tradycji apostolskiej tego samego rzymskiego autora z końca II wieku. Pytania chrzcielne. Podczas liturgii chrzczono tylko raz w roku w noc paschalną. Chrzczono oczywiście ludzi, którzy wiedzą, co robią. Czyli chrzczono zwykle dorosłych, zaczynając od mężczyzn, a jak mężczyzna, głowa rodziny, to jest rzymskie myślenie, przyjmuje chrzest, to jest jasne, że jego żona idzie za nim. To jest jasne, że jego dzieci, jego zięciowie, jego słudzy, wszyscy, jego dom idzie za nim.
Tak to zawsze działało. W naturze ludzkiej nic się nie zmieniło. Tylko ideologia gender sądzi inaczej. Ale daj Boże, przetrzymamy i to. I tam są pytania, czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, którego porodziła Maria Dziewica z Ducha Świętego, który przyszedł na zbawienie rodzaju ludzkiego, który dla nas został ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem, który umarł i trzeciego dnia powstał z martwych i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i przyjdzie sądzić żywych i umarłych? Czy wierzysz w Ducha Świętego Parakleta, który pochodzi od Ojca i Syna? I zakończymy nasze, bo tych wyznań jest multum. One są w różnych wersjach, ale to jest wiara tego samego apostolskiego kościoła. Były kościoły, tak jak ten etiopski, o którym wspominałem. Proszę zobaczyć, to jest bardzo na południe od Egiptu. Jest pustynia, która oddziela, tylko Nil łączy. Królestwo Etiopii całe przyjęło Ewangelię. W izolacji. Oni nie mieli statku, żeby popłynąć do Rzymu. To są tysiące kilometrów. Oni nie mieli jak opłynąć, bo kanału Sueskiego nie było. A pieszo, proszę spróbować się przejść z dzisiejszej Etiopii przez cały Sudan i tam troszeczkę jeszcze Egipt, cały pustynię. Nie da rady. Ten kościół, jak już tam był, to on był kompletnie odizolowany. Nawet karawany kupieckie przychodziły tylko do nich z Egiptu, ale nie z Europy, nie z Rzymem, nie z Konstantynopolem. Oni byli odcięci od świata. Oni wierzyli po swojemu. I kiedy już rzymscy wysłannicy pojawiają się później, to się okazuje, że te różnice są dość duże, ale wszystko jest z tego samego źródła wyznania przypisywanego apostołom. I to jest bardzo długie, już takie rozbudowane, zwłaszcza ten element, który odnosi się do Pana Jezusa. On jest rozszerzany. To jest opowiadanie, kim On jest. Proszę posłuchać tego, a to wyznanie wiary Damazego, Klemensa I, rok 96. Biskup Rzymu ma na imię Klemens, pisze listy do Koryntian, te listy się zachowały. 96. 60 lat po zmartwychwstaniu Chrystusa. Oni wszyscy to mieli tak. Bo oni mieli pamięć. My nie mamy pamięci. My mamy teksty. A teraz mamy tylko iPad, iPad, OnPad. I już nic nie będzie w głowie. Już nie jest w młodszym pokoleniu. Bardzo trudno. Dlatego uczenie pamięciowe ocala człowieka przed totalnym uzależnieniem. Ale oni mieli tradycję ustną i zapamiętywali. Dlatego mówiono, Chrystus mówił w bardzo konkretny sposób, po to, żeby słuchacze zapamiętali słowo po słowie, zdanie po zdaniu. Taką miał jego katechezy jezusowe budowę. I oni z pamięci byli w stanie po 10 latach, po 20, przytoczyć całe kazanie Jezusa. Jak ewangeliści spisywali, to już jest kilkanaście lat, 20, 30, po śmierci, po zmartwychwstaniu Chrystusa. Nie było potrzeby spisywać. Jeden, drugi, dziesiąty na pamięć, pach, pach, pach. I oni sobie, jeden zaczynał, drugi kończył to zdanie. Taką mieli pamięć wypracowaną w starożytności. My tego nie mamy, ale ciągle funkcjonujemy nie w piśmie, w tym 5, 6, 7, 8, 10 wieku, tylko w kulturze pamięci. Jak do nas przyszła Ewangelia, święty Wojciech ochrzcił ileś, wielkie mnóstwo w Gdańsku. To czego później, jak byli po Wojciechu, uczyli, jak uczyli ludzi? Na pamięć. Nie było zegarków, ludzie przychodzili do kościoła, pleban patrzy, jo, już przyszło. Większość, prawie wszyscy już są, którzy powinni. No to wychodził. Credo po polsku, pacierz po polsku, przykazania po polsku, bo nie po łacinie przecież, ani po niemiecku, wszystko było śpiewane. Jak ksiądz był muzykalny, a był, powinien być, w starym kościele tak było,
oni śpiewali wraz z nim. Jak się śpiewa, to się przeżywa. Jak jest śpiewane Boże coś polskie, jak jest jeszcze Polska nie zginęła, to ja przy radio stoję i mam łzy w oczach, bo mój dziadek, bo mój wujek, stryjek, bo jeszcze ktoś. To nie jest mi obojętne. Ja przeżywam te melodie i ten śpiew. I ja pamiętam, jak to było wtedy, kiedy był stan wojenny. I jak było jeszcze wcześniej. Gdzie ja byłem, w jakiej ja byłem postawie wobec tego, co wtedy. Oni śpiewali. Setki lat katechizm był śpiewany. Ludzie gromadzili się w niedzielę na Eucharystię, ale wcześniej śpiewali katechizm, śpiewali pacierz, dzieci wszyscy na pamięć, nic więcej. Oni w polu, oni w domu, oni w kuźni, oni gdziekolwiek śpiewali. I to jest początek ewangelizacji. Memoryzacja, zapamiętywanie wierzę w Boga śpiewanego, nie recytowanego. My powinniśmy to samo robić z tymi dziećmi, które mają teraz kłopoty z zapamiętywaniem. Ja chcę jeszcze przejść, ale na tym naprawdę chcę skończyć. Wielki Sobór Nicejski, 325 rok. Pierwszy wielki, ekumeniczny, powszechny sobór w Nicei, dzisiejszej Turcji, zwołany przez cesarza Konstantyna Wielkiego, który został zwołany nie po to, żeby się spotkać i pogadać, ale po to, żeby potępić błąd Ariusza, herezję Ariusza, który mówił, że Jezus jest stworzony, że Jezus jest stworzeniem Boga, tak jak wszystkie inne stworzenia, że nie jest współistotny Ojcu, bo Bóg może być tylko jeden. To, co później widzimy w islamie. Opór wobec Trójcy, Bóg może być tylko pojedynczy i jeden. I oni przerabiają, jak weźmiecie do ręki Koran albo krytyczny jakiś świętego Jana Damasceńskiego komentarz do islamu, jego wypowiedzi. To jest taki ojciec kościoła z VIII wieku, z początków islamu, kiedy już przyszedł tam do Damaszku, do Syrii. To on pokazuje, że to jest herezja, czyli przeróbka religii żydowskiej i religii chrześcijańskiej. Nie wolno, w Polsce wolno to jeszcze głośno mówić, póki my żyjemy. Jak długo, nie wiem. W niektórych krajach już trzeba by na ucho szeptem. Sami muzułmanie nie mogą tego powiedzieć. Żaden. Bo oni, jako pierwszy artykuł wiary, Koran jest w całości dany przez Boga i nie wolno go interpretować. Rozkładać na czynniki pierwsze, egzegezy nie wolno robić. Radykalna różnica. Kto tego nie widzi, nie wie, no to myśli, że to jest religia jak inne. Nie jest. I ten Ariusz mówił, że Syn został stworzony jak inne stworzenia, a został nazwany Synem Bożym, bo został przez Ojca przybrany, taki adoptowany Syn Boży w momencie chrztu w Jordanie. Potem niektórzy, to chyba Świadkowie Jehowy mają bardzo podobne. To jest Ariusz, to jest IV wiek i wtedy po raz pierwszy pojawia się ten Sobór Nicejski, 325. Ja pozwólcie, że to wyznanie wiary przeczytam. Wersja łacińska. Wierzymy w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca, jednorodzonego, to jest z istoty Ojca, Boga z Boga. Tego wierzymy, Boga z Boga. Światło ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego. Zrodzonego, a nie stworzonego, jednej istoty z Ojcem,
przez którego wszystko się stało, co w niebie i co na ziemi, który stąpił dla naszego zbawienia, przyjął ciało i stał się człowiekiem, został umęczony i zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił do nieba, przyjdzie sądzić żywych i umarłych i w Ducha Świętego. I potem jest dodatkowe zdanie tego soboru. Na tych zaś, którzy mówią, był kiedyś czas, kiedy go nie było, tego Boga z Boga, Syna Bożego. I zanim się narodził, nie było go. I że powstał z niczego. Albo mówią, że Syn Boży jest z innej hipostazy albo substancji. Albo jest stworzony, albo niestały, albo zmienny. Kościół katolicki nakłada anatemę, czyli klątwę. Wyłącza go ze swojej wspólnoty. Jakbyście mieli okazję, ja nie będę miał okazji, kolejne wyznania wiary i ostatni akcent, rok 381, maj, 30 czerwca 381 roku, pierwszy sobór konstantynopolitański. Dzisiaj to jest Stambuł turecki. Wtedy stolica chrześcijaństwa i cesarstwa. Ten sobór zatwierdza credo, wyznanie wiary, które po wielu latach, po wielu sporach, po wielu, można powiedzieć, napięciach w Kościele, bo Kościół nie był monolitem, pamiętajmy, że tej komunikacji było niewiele, różne szkoły teologiczne spierano się dziesiątki lat. Kościół cały przyjął to wyznanie wiary, które my słowo w słowo mówimy w czasie uroczystej mszy świętej niedzielnej i w uroczystości kościelne. Taka jest nasza wiara, której wyznawanie jest naszą chlubą w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen. Bóg zapłać za uwagę.